wyborcze że na ten Białorusi kozioł miał rację. Się otwartości w liczeniu głosów wyborców, dlatego na tych wyborach mocno zwalczano wszelkie formy dokumentowania tego ważnego procesu wyborczego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zapraszam na wiadomości sportowe. Polscy skoczkowie narciarscy zdobyli brązowy medal w konkursie drużynowym podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. To pierwszy w historii medal dla Polski w tej konkurencji. Kamil Stoch, Dawid Kowacki, Stefan Hula i Maciej Kot stracili 26 punktów do zwycięstwa. Kazaliczka to takie dziadostwo, a nie pożyczka. 100 złotych i ceremonia, podczas której drużyny były nagradzane maskotkami Igrzysk. Telewizor kupić jemu brakuje, a ta 100 złotych, wiesz. To Pjongczangu. Polscy sportowcy mają na razie dwa medale, oprócz brązu skoczków w konkursie drużynowym, także złoto Kamila Stocha w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Dziś liczyliśmy też na dobry występ łyżwiarek szybkich w drużynie. Jednak Katarzyna Wachleda, Curuś, Luiza Złotkowska i Natalia Czerwonka pojechały słabo, uzyskały ostatni, ósmy czas. Srebrne medalistki sprzed 4 lat nie awansowały do półfinału, mówi Luiza Złotkowska. Po pierwsze, nikt się nie spodziewał, że najbardziej doświadczony skład w polskiej reprezentacji, najbardziej optymalny na dzień dzisiejszy, nie dojedzie do mety razem. Też tego się nie spodziewałyśmy. Na treningach kilka dni temu przejechałyśmy bieg drużynowy z czasem poniżej 3 minut. Nie musiałyśmy dzisiaj zrobić nic niestworzonego, nic kosmicznego. Wystarczyło przyjechać to, co przyjechałyśmy kilka dni temu. Niestety dzisiaj się nie udało. Na torze łyżwiarskim rywalizowali dziś też sprinterzy na 500 metrów. Artur Waś był 13, Piotr Michalski 33, a Artur Nogal 36. Zwyciężył Norweg Havard Lorentzen. Na torze bobslejowym Mateusz Luty i Krzysztof Tylkowski nie awansowali do czwartego ślizgu, zajęli 24 miejsce. Złoto dla Norwegów i Kanadyjczyków ex aequo. Norwegowie umocnili się na prowadzeniu w tabeli medalowej, mają 11 złotych medali. Na drugim miejscu Niemcy z 10 krążkami z najcenniejszego kruszcu, a na trzecim Kanadyjczycy, którzy mają 6 złotych medali. I jeszcze jedna informacja sportowa, ale nie olimpijska. W pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Dubaju Agnieszka Radwańska przegrała z Rosjanką Darią Kasatkiną 5-7-4-6. Przypomnę, że Polka triumfowała w tym turnieju w 2012 roku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 16:38. Polskim Radiu 24. A na początek relacje polsko-izraelskie, bo to znowu temat numer jeden. Potrzebny jest dalszy dialog. Tak strona rządowa komentuje wczorajszą rozmowę między Mateuszem Morawieckim a premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. To konsekwencja sobotniej wypowiedzi szefa polskiego rządu w Monachium na temat interpretacji nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. O co dokładnie poszło tym razem? Sprawę przypomni nasz reporter Karol Tokarczyk. W sobotę podczas Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium szef polskiego rządu odpowiedział na pytanie izraelskiego dziennikarza, który oświadczył, że wiele osób z jego rodziny zginęło, ponieważ donieśli na nich do gestapo Polacy. Zapytał, czy za mówienie o tym zostałby w Polsce ukarany. Mateusz Morawiecki zaprzeczył. Nie będzie to karane. Nie zostanie to uznane za przestępstwo, by powiedzieć, że byli polscy sprawcy tak samo jak byli sprawcy żydowscy, sprawcy rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Odparł Mateusz Morawiecki. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił te słowa jako oburzające. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że po wczorajszej rozmowie polskiego premiera z Benjaminem Netanyahu jest dobrej myśli co do przyszłości dialogu polsko-izraelskiego. Ja jestem dobrej myśli, że ten dialog będzie się rozwijał, sytuacja będzie się normalizować. Premierzy ustalili między innymi, że ruszą powołane kilka tygodni temu zespoły do spraw dialogu historycznego. Czekamy na wskazanie terminu i miejsca. Nasz zespół kierowany przez wiceministra spraw zagranicznych, pana ministra Cichockiego, jest gotów do rozpoczęcia tego dialogu. Szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz zaznaczył, że wczorajsza rozmowa premierów Polski i Izraela pozwoliła przedstawić pewne wyjaśnienia. Potrzebny jest dialog i spokojna rozmowa między naszymi państwami. Cieszę się, że się odbyła rozmowa premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Zostały
przedstawione pewne wyjaśnienia i pewne ustalenia. Potrzebny jest dialog historyczny między naszymi państwami. Po wypowiedzi premiera Morawieckiego na ogrodzeniu polskiej ambasady w Izraelu nieznany sprawca nakreślił swastyki oraz obraźliwe wobec Polski i Polaków słowa, mówi Artur Lompart z Biura Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Policja izraelska prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Polska zwróciła się również do władz Izraela, by wyjaśniły incydent oraz podjęły działania w celu zapewnienia ochrony polskiej placówki dyplomatycznej. Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych należy zdecydowanie obniżyć temperaturę dyskusji, jaka ma miejsce w obu państwach, gdyż obecny jej poziom nie sprzyja dialogowi, który proponujemy. Niedzielne stanowisko izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest takie, iż Polska powinna przeprosić za słowa premiera Mateusza Morawieckiego w czasie konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Z kolei Michael Oren z kancelarii izraelskiego premiera na Twitterze wezwał władze, by w odpowiedzi na słowa Mateusza Morawieckiego rozważyły wszystkie możliwe opcje, w tym wycofanie ambasadora z Polski, czy nawet zerwanie stosunków dyplomatycznych. Państwo Izrael nie może tolerować żadnego rodzaju antysemityzmu. Napisał i dodał, że rozmawiał ze swoimi przyjaciółmi w Waszyngtonie w sprawie ewentualnych nacisków ze strony USA na polski rząd. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Kierunek działań dyplomatycznych względem Izraela jest dobry, tak mówią przedstawiciele partii rządzącej. Z kolei co innego mówią przedstawiciele opozycji. A komentarze w tej sprawie zebrał w Sejmie nasz reporter Michał Walczyk. Polską politykę zagraniczną, zwłaszcza w kontekście ostatniego dyplomatycznego sporu na linii Izrael-Polska, krytykuje sekretarz generalny Nowoczesnej Adam Szłapka. Z jednej strony to jest bezmyślność, brak wrażliwości, a z drugiej strony to jest intencjonalna polityka. Te dwie rzeczy jak połączymy, to pokazujemy, że Polska jest skrajnie nieskuteczna w budowie swojego wizerunku. Poseł Adam Szłapka podkreśla zarazem, że ustawa o IPN wymaga zmiany, zaś szybkiego obsadzenia stanowisko ambasadora Polski w Izraelu. Pytany z kolei przez Polskie Radio 24 o kierunki właściwej polityki zagranicznej, poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński przyznaje. Pokazując heroizm polskiego narodu, musimy także powiedzieć to, że czasami może zdarzały się jednostki, które po prostu źle przysłużyły się Polsce. Najrzetelniejszym źródłem wiedzy o heroizmie Polaków w okresie II wojny światowej są historycy żydowscy. Ocenia poseł Kukiz15 Jarosław Sachajko. I one mówią o wielu Żydach, którzy kolaborowali z hitlerowcami. One mówią również o wielu Polakach, którzy pomagali Żydom przetrwać. Na jednego uratowanego Żyda trzeba było co najmniej 12 Polaków, którzy organizowali ucieczkę, całe to przetrwanie. Ponad 30 tysięcy Polaków zginęło właśnie pomagając Żydom. Ale do prowadzenia dialogu z Izraelem potrzeba wiedzy historycznej, zwłaszcza po stronie izraelskiej. Poseł Kukiz15 Marek Jakubiak odniósł się do wczorajszego incydentu związanego ze zniszczeniem elewacji polskiej ambasady w Izraelu. Widać wyraźnie, że nie znają, skoro nawet nie wiedzą, jak swastyka wygląda, a chcą rozmawiać z nami na temat Holokaustu. Sprawa zostanie wyjaśniona, ale należy powstrzymać się od zbędnych napięć, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Pytanie, kto to zrobił i w jakim celu, czy to nie jest prowokacja, czy tutaj ktoś nie grał na podsycenie tych emocji złych. Jest na spokojnie, dyplomacji robi się faktycznie w zamkniętych pomieszczeniach, nie ma co tych napięć budować, trzeba je niwelować. Ale spokojnie, krok po kroku budujemy swoją pozycję. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Napięcie pomiędzy Polską a Izraelem to efekt wieloletnich zaniedbań w dziedzinie dialogu o naszej wspólnej i trudnej historii. Tak na naszej antenie stwierdził historyk Piotr Dmitrowicz. Tematy związane z II wojną światową, z ludobójstwem niemieckim, z ludobójstwem sowieckim, z tą ogromną traumą, jaką był Holokaust, to są tematy niezwykle trudne i one zawsze będą budziły emocje, więc ja nie uważam, że jest to coś szczególnie zadziwiającego. Natomiast oczywiście politycy powinni rozmawiać na pewnym ograniczonym poziomie tych emocji, ale też cała sytuacja pokazuje, że ponieważ przez całe lata takich rozmów, na przykład polsko-izraelskich, dotyczących naszej wspólnej historii, praktycznie nie było. My myśleliśmy swoje, druga strona myślała swoje, a jak nie ma rozmowy, jak nie ma dialogu, no to rodzą się różnego rodzaju nieporozumienia. Piotr Dmitrowicz zaznaczył w rozmowie z nami, że Izrael nie starał się zrozumieć intencji premiera Mateusza Morawieckiego. Trzeba niestety sporo złej woli, żeby to interpretować w taki sposób, jak zrobiła to strona izraelska, bo ja nie widzę powodu, żeby nie mówić o tych czarnych kartach w historii też innych narodów. I to jest kwestia interpretacji, kwestia, myślę jednak, że pewnej dobrej woli z drugiej strony. Tak komentuje.
komentował gość Polskiego Radia 24. Posłuchajmy zatem, co na ten temat sądzą i mówi się w Izraelu. Sprawa nowelizacji polskiej ustawy o IPN-ie jest drugim zaraz po zbliżających się wyborach parlamentarnych najczęściej poruszanym tematem w izraelskiej prasie. Mówił na naszej antenie specjalny wysłannik Polskiego Radia do Izraela Grzegorz Ślubowski. Na początku to był jedynie problem tych Żydów, którzy rzeczywiście potomkowie pochodzili z Polski czy w ogóle z Europy Środkowo-Wschodniej i bezpośrednio ten problem Holokaustu ich dotyczy. Natomiast teraz jak rozmawiamy z przypadkowymi ludźmi, to wszyscy o tym mówią. To się stał temat taki ogólnoizraelski. No i no nie ma co ukrywać, że oczywiście reakcja i izraelskich polityków, i izraelskich mediów, i Izraelczyków jest bardzo negatywna na to, co mówi się w Polsce. Nie zawsze ma to wiele wspólnego z historyczną prawdą, no ale jest to oceniane rzeczywiście krytycznie. Trzeba także pamiętać o tym, że spór o ustawę o IPN jest wykorzystywany w Izraelu w wewnętrznej walce politycznej, mówił prosto z Izraela nasz reporter Michał Żakowski. To jest amunicja do atakowania się nawzajem. Oczywiście, że słowa premiera Morawieckiego zostały natychmiast podchwycone przecież i skomentowane przez Cipi-Livni, główną liderkę opozycji. Także Cipi-Livni natychmiast skomentowała to, nazywając niedopuszczalnymi, tak zresztą jak i premier. A dlaczego premier to zrobił? No premier dlatego zrobił, że liderka opozycji tak powiedziała. Do tego dołączył się Jair Lapid, którego partia jest według sondaży Jerusalem Post, najnowszych sondaży tej gazety, byłaby na drugim miejscu, gdyby odbyły się dzisiaj wybory. To widzimy, że słowa, które wzburzają tych polityków, wzburzają ich również z politycznych względów, dlatego że w ten sposób oni mieszają na tej tutejszej scenie politycznej. Także to w ten sposób się przekłada. Tak jak nam też mówił w rozmowie Tom Seger, wybitny historyk, dziennikarz, pisarz, mówił nam o tym, że w Izraelu manipulacja na przykład Holokaustem, wydarzeniami Holokaustu, nazwą Holokaust, to jest rzecz na porządku dziennym, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. Także to, co się dzieje w Polsce, natychmiast jest podchwytywane. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ci politycy, podchwytując, mają to na myśli, czy raczej ta retoryka służy do walki politycznej. Mamy także oświadczenie izraelskiego Instytutu Yad Vashem, które w oficjalnym oświadczeniu odniósł się do sobotniej wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Na Dawid Silberklang z Instytutu Yad Vashem mówił tak w rozmowie z polskimi, z naszymi korespondentami w Izraelu. Porównywanie w jakikolwiek sposób ofiar Holokaustu, nawet jeśli zrobiły coś, by ratować swoje życie, bo byli skazani na śmierć, do ludzi, którzy ze własnej woli sami zdecydowali, by uczestniczyć w prześladowaniu i mordowaniu niewinnych, jest po prostu oburzające. A naszym gościem popołudnia Polskiego Radia 24 jest pisarz i publicysta i członek zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem Bronisław Wittgenstein. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od pytania o to, jak pan rozumie to stanowisko Instytutu Yad Vashem? No, z jednej strony można powiedzieć, że ono jest słuszne, bo w żadnym wypadku nie można zrównywać tych, którzy są zmuszeni pod groźbą utraty życia swoich i swoich najbliższych do różnych działań z tymi, którzy podejmują je dobrowolnie. No, to jest dość oczywista sprawa. Tylko, że w tym kontekście, w jakim powiedział to, w jakim to się odnosi jakoby do wypowiedzi premiera Morawieckiego, no to traci swój elementarny sens, bo samo sformułowanie jest słuszne, tylko że premier Morawiecki nie powiedział, że prawda, że Żydzi współpracowali, byli uczestnikami Holokaustu na tej samej zasadzie co Niemcy. Nic takiego nie powiedział. Powiedział, że również tam zdarzali się przestępcy. O to mu chodziło. I tak to i tak należy rozumieć jego wypowiedź. Zresztą następne zdanie po tym jednym jedynym, które jest ciągle cytowane, zasady analizy nie pozwalają wyrywać zdań z kontekstu, tylko są rozumieć je w całości. Brzmiało, że ale przecież obozy śmierci i ta fabryka cała śmierci była stworzona przez Niemców. I to o tym trzeba pamiętać. To jest pana zdaniem oznaka braku dobrej woli, o której mówią niektórzy, bo niezależnie od faktów, które przytacza premier Mateusz Morawiecki, one spotykają się z całkowitym niezrozumieniem po stronie izraelskiej. To nie tylko, po pierwsze nie tylko po izraelskiej.
Przedstawić mogę, że nie tylko po izraelsku, że po stronie polskich, w Polsce już czytaliśmy ileś takich wypowiedzi, że w podobnym tonie się wypowiedział były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że już inni zaczynają się w podobny sposób wypowiadać, więc po stronie polskiej wielu się wypowiada w podobny sposób, więc nie mówmy, że tylko po stronie izraelskiej. Oczywiście to jest również brak dobrej woli ze strony tych, którzy traktują to instrumentalnie. Tutaj na antenie radia słyszałem właśnie te słuszne skromne wypowiedzi, że ta sprawa polska, polsko-żydowska na początku, ta nowelizacja ustawy IPN-ie, a obecnie wypowiedź premiera Morawieckiego, stały się pretekstem do wewnętrznej walki, prawda? Chodziło o to, żeby znaleźć poręczne narzędzie, żeby zaatakować premiera Netanyahu. Więc zaatakowano jego przeciwnicy z lewej strony, zaatakowali go, dlatego że jakoby on jest, nie przeciwstawia się jakimś tam negacjonistycznym postawom i zachowaniom Polaków, prawda, negujących jakoby Holokaust czy coś takiego. I to się już nakręciło i potem to strasznie trudno odkręcać. I tak to trafiło do opinii publicznej. W związku z tym... No ale to jest inna problem nas? Zachował się tak, się zachował, to znaczy, że przecież wypowiedzi zabić, pani tutaj, nie była Izraela, to jest decyzja rządu izraelskiego, a więc premiera Netanyahu, no to jest samoobrona. Tak, ona jest właściwa, to są bardzo ważne, właśnie też tam są takie wątki. Ale to jest taka gra, ale sami widzimy tą grę. Wspomniałeś Karola Duska, czy akurat Karol jesteście aktorem, który w tym semestrze grają w dwóch spektaklach. I tutaj pierwszy to był Marcowy Kawaler, grałeś wtedy tytułowego Marcowego Kawalera, czyli Ignacego. Czy mógłbyś właśnie powiedzieć, jak to jest, gdy się wcielać w dwie postacie w tym samym czasie? Czy to jest taka trochę schizofrenia? Czy jest to przeskoczenie? Nie, tego budować polską narrację przez polski rząd, polską dyplomację, skoro jest ta świadomość, że ojciec zaufał nam, tak, że możemy zagrać tę rolę, że raczej tu uciekniemy. Więc nie myślałem o tym, czy to przeskoczy, czy nie. Teraz zaczęły się takie obawy, czy nie będę miał pewnego takiego zmęczenia, ale wydaje mi się, że nie. Bo wiem, że przez ten tydzień, gdzie będziemy razem na próbach takich już generalnych, wiem, że my się bardziej zżyjemy, dostaniemy takiego powera też. A nie sprawdza, poczujemy lepiej, taki pozytywny strach przed premierą, przed pierwszym spektaklem. Zachowali się świetnie, ta siła będzie, także on się nie boję, czy to jest do przeskoczenia, czy nie. Myślę, że Karol ma podobnie. A jak się czuje? Polska armia podziemna, jak to określić? Polskie struktury podziemne to istniały. To po prostu jest jakieś kolejne zadanie. I też wiem, że prowadziły mogę się i z tej pierwszej roli z tych tych, którzy wydawali mógłbyś powiedzieć coś właśnie o występach w innych miejscowościach, jak teatr jest odbierany i jak teatr odbiera te występy. Tak, byliśmy w Rzeszowie oraz w Marcucie. Było cudownie, bo te wyjazdy zawsze są niesamowite. Jest mnóstwo śmiechu, jest mnóstwo właśnie takiej integracji. No po prostu są kochani. A jak nas ludzie odbierają? Ludzie odbierają nas całe szczęście. I też z tego bardzo cieszymy. Bardzo dobrze. Dziękują nam. Też dają nam. Wspierają nas też finansowo zawsze po spektaklu. To jest bardzo ważne, bo my też musimy jakoś zapłacić za te wszystkie wyjazdy. Jesteśmy bardzo do zgody wdzięczni. I jak ludzie właśnie mówią o nas takie pozytywne rzeczy, że nam się podobało, że tej kultury takiej właśnie tradycyjnej, tej sztuki tradycyjnej Polski jest mało. I że dzięki nam mogą zobaczyć, to jest bardzo miłe, to nas niesie. To nie jest tak, że my właśnie tak myślimy o sobie, że
dobrze. Ale my jesteśmy dobrze, dobrze, a raczej sobie myślimy, że jest dla kogo grać i my będziemy grać na ten ludzi. I cieszymy, że sala jest zawsze pełna i że oni są dla nas tacy dobrzy. No a my, no, po prostu też integrujemy się na takich wyjazdach. Na razie żadnych sygnałów nie ma. Ja tylko dodam, że kadr to oczywiście nie tylko aktorzy, ale także cały sztab. Tak jak Skoczkowie mają swój sztab, tak i teatr ma swój sztab. I tutaj dziękujemy Kajetanowi, który zawsze z nami jest, Krystii, nas podziękawia, a także wszystkim charakteryzatorkom, fryzjerkom i także całej takiej obsłudze menedżerskiej, która właśnie nas zapowiada, Madzi, Patrykowi. To są też bardzo ważne osoby i też składają na Teatr Dobry Wieczór. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą audycję i życzę powodzenia już za tydzień. I przypomnę dla wszystkich słuchaczy, że najbliższy spektakl jest w sobotę o godzinie 16, czyli 24 lutego. I w ten sam dzień również o 19.30. A dla tych, którym bardzo spodoba się sztuka, to mogą jeszcze przyjść w niedzielę na godzinę 13.30 na aule Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Do zobaczenia. Bardzo. Znowu chcę się przedstawić jako erupcję polskiego antysemityzmu, to jest oczywiście skandal. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz, za tę wypowiedź. Naszym gościem był pisarz i publicysta i członek zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem, Bronisław Wittstein. To Polskie Radio 24. Za chwilę informacje dnia o 17, a potem debata dnia. Reklama. Nasze wnosie mają dużo przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej kapłyty. Gripowita to oplewy zawierające naturalne źródła witaminy. Oj, dziadowo, zamknij mordę i nie reklamuj się tutaj. My nie chcemy żadnej reklamy. Proszę Państwa, wyszłam i tutaj znowu reklama leci, czyli jakoby ta reklama cały czas leci. Także coś obrzydliwego, że w tym Radiu 24 cały czas leci reklama. Ponieważ w związku z tym, że w Radiu 24 cały czas leci reklama, dochodzimy do takiego wniosku, że oni po prostu coś tutaj knują cały czas. Że mają jakiś zarobek na reklamach, a to co oni tutaj gadają, to jako piąta kolumna Zygmunta Uwozu, proszę Państwa, a za plecami mówią co innego do mikrofonu. W ogóle wszystko lekceważą, także wiecie Państwo, cały czas to samo. O, widzisz, o. To są reklamy, proszę Państwa, i cały czas jedzmy kasztany. Jedzmy kasztany, proszę Państwa, jedzmy kasztany. Tak. I dziadostwo tak się rozreklamowało, że już 7 rek, ale ja po prostu wyszłam, no ile 5 minut minęło, były wiadomości, bo to było o 17. Ale znowu po 17 znowu są te reklamy. No to przecież Polskie Radio 24. Po co te reklamy? Ania ma cerę trącikową i przez Tomasa. O, widzisz, jakie dziadostwo? Ania ma cerę trącikową. No to nie jedna Ania ma cerę trądzikową, aptek jest pełno, apteki niech się reklamują, jakie mają produkty, co mają dobrego i co z tego, nie są skuteczne te reklamy, bo nawet w aptece pytam się często o to, co radio reklamuje, aptekarka nie ma zielonego pojęcia, co radio reklamuje, a no właśnie, po reklamie. 9 minut, czyli zdążyli już 50 reklam dać po wiadomości. Coś obrzydliwego. Witam w debacie dnia Polskiego Radia 24. Witam także naszych gości w studiu. Rafał Woś, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, tak mi się wydaje, że gdyby nie polityka i dyplomacja, to by był bardzo radosny dzień. Polacy na podium, co prawda nie złoto, jak oczekiwali. Jak on gada? Mamy brąz dla polskich skoczków narciarskich. Trzecie miejsce. No i sukces. Czegoś takiego w historii polskiego sportu jeszcze nie było, przynajmniej w tej kategorii. No tak, tylko chyba wszyscy liczyli na więcej jednak mimo wszystko. No zawsze liczymy na najwięcej. To, no tak, ale w tym roku to miało być jeszcze lepiej ze skokami, a wyszło tak, no powiedzmy 40% sukcesu zostało osiągnięte. No co i tak jest tam sukcesem sporym w porównaniu, patrząc na historię, no ale myślę, że apetyty były wyższe.
do srebra rzeczywiście było bardzo blisko, ale myślę, że Norwedzy byli w ogóle poza zasięgiem, biorąc pod uwagę odległości dzisiejsze. Należy się cieszyć z tego brązu, bo po raz pierwszy w historii, choć już widać było po konkursie indywidualnym, kiedy Kamil Stoch wywalczył mistrza olimpijskiego, że polska drużyna ma szanse spore na medal, bo to widać było po klasyfikacji indywidualnej. Polacy tym otwierdzili, szkoda, że nie srebro, ale i tak z brązu należy się cieszyć. Było też bardzo wiele oczekiwań i wiele nadziei na zakończenie kryzysu i konfliktu pomiędzy Polską a Izraelem. Na razie stało się trochę inaczej. Mamy konflikt, który odszedł na nowo ze sprawą wypowiedzi właściwie jednego pytania na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Reakcja Izraela jest na słowa premiera Mateusza Morawieckiego jest stanowcza. Zacznę od ogólnego pytania w takim razie. Skoro strona rządowa mówi, że dialog trwa, premierzy obu krajów rozmawiają ze sobą. Polski zespół do spraw dialogu prawno-historycznego jest gotowy do działania. Czekamy tylko na gesty strony izraelskiej. Czym ten dialog się skończy, biorąc pod uwagę, że ma bardzo burzliwe epizody. Panowie, Karol Gac? Czy rzeczywiście to, że dialog trwa, to jest pewien fakt, tylko zastanawiam się, na ile on trwa, ponieważ oczywiście powołano zespoły, ale zespół się powołuje zawsze wtedy, kiedy nie wiadomo do końca, co należy zrobić. Z drugiej jednak strony no, była telefoniczna rozmowa premiera Morawieckiego z premierem Netanyahu. Z trzeciej jednak strony nie jestem przekonany, czy postawa strony izraelskiej nastawiona jest akurat na koncyliację, na dialog, więc tutaj można się zastanowić. Z czwartej strony rzeczywiście wszyscy myśleliśmy, że ta sprawa już przycichła, czy ucichnie i to jest kwestia dnia, to nagle się okazało, że po odpowiedzi premiera Morawieckiego na pytanie dziennikarza, to wszystko wróciło z powrotem. To pokazuje tak naprawdę, że ta sprawa jest niezałatwiona i myślę, że jeszcze długo się będzie za nami ciągnąć. Do tego podgrzewają emocje, kontrowersyjne, często mocne wypowiedzi. Ja zaraz zobaczę, jak nie zrobimy ze strony Izraela, bo jednak po stronie polskiej, moim zdaniem, dość umiarkowane wypowiedzi. Oczywiście są słowa o prawdzie historycznej i tak dalej, ale jednak biorąc pod uwagę temperaturę sporu, to mam wrażenie, że dość ostrożne i spokojne są te wypowiedzi. Nawet na tle poprzednich kryzysów różnego rodzaju. Także wszyscy obserwujemy to z zainteresowaniem pewnym, z pewnym oczekiwaniem, ale myślę, że jeszcze długa droga przed nami. Rafał Woś. No moja wyjściowa teza jest taka, że to jest, nie wiem, co panowie o tym sądzą, największy kryzys dyplomatyczny od 2015 roku. To znaczy ten rząd nie miał do tej pory tak, nie był w tak trudnej sytuacji, nie był tak mocno w narożniku, jak się mówi, tak używając terminologii bokserskiej, jak teraz. Bo nawet te spory z Unią Europejską, tam było widać, że to jest, jest tam spór, jest tam konflikt, jest tam walka, ale że w tamtych sytuacjach obóz władzy PiS ma ten temat jakby w pewnym sensie jest przygotowany na tę sytuację. Jest tam cały zestaw argumentów, które obóz władzy, różne osoby z tego obozu władzy tam się tym rodzajem argumentacji posługiwały. No i nigdy nie miałem takiego wrażenia, tak jak teraz, że również olbrzymi chaos panuje wewnątrz PiS-u i wewnątrz polskiego rządu i na linii PiS-rząd i w ogóle na linii rząd PiS popierająca czy tam sympatyzująca z PiS-em część opinii publicznej. Tutaj jest jednak dużo wzajemnych pretensji. Już w zasadzie nikt nie ukrywa, nawet zwolennicy PiS-u nie ukrywają faktu, że po co nam to było, że nie przygotowaliśmy tej, znaczy, że oni nie przygotowali tej ustawy dobrze, że jakby sami ułatwili, czy tam rozpoczęli ten konflikt, którego teraz nie potrafią zakończyć. I to jest coś, co działa na niekorzyść rządu PiS, bez wątpienia. I daje wiele argumentów jego krytykom, bardzo często słusznych, więc to jest moim zdaniem największy tego typu kryzys i najbardziej dotkliwie uderzający w ugrupowanie rządzące, tak mi się wydaje. Dodam, że o tym zaskoczeniu mówią także najważniejsi politycy partii rządzącej. W zeszłym tygodniu przyznał to w rozmowie z Radiową Trójką Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego, mówiąc, że tak naprawdę w tej sprawie bardzo dużą pracę wykonali internauci. Dzisiaj w rozmowie z tygodnikiem sieci mówi o tym przewodniczący klubu PiS w Sejmie i wicemarszałek Ryszard Terlecki. Mówi
mówi tak, na pewno wiemy, że nie byliśmy przygotowani. Zawiódł nas instynkt, który powinien nas ostrzec, że coś takiego może wybuchnąć. Tymczasem ustawa leżała na półce przez cały rok z powodu wątku ukraińskiego, a nie żydowskiego, do tego wątku, który nas wypędził ruch Kukiz 15. Z tego wywiadu wynika, że był to wywiad udzielony jeszcze przed sobotą, przed wypowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego. No i teraz mamy kolejną rzecz, która, no właśnie, jestem ciekaw, czy zaskoczyła nas ponownie, czy też nie. Czy to już jest taki moment, w którym niezależnie od tego, co powie polski rząd, szef tego rządu, to i tak nie będzie to przyjęte ze zrozumieniem po stronie Izraela. Tylko dokończę tę moją myśl, to będzie druga moja teza. Rafowość. Jakiś czas temu napisałem taki tekst o tym, że PiS rozwiercił sobie mózg, to znaczy... Tak jak wygląda praktyka sprawowania władzy przez to ugrupowanie od 2 lat, to niestety poszło w tym kierunku, żeby wymontować takie mechanizmy bezpieczeństwa w obrębie własnego obozu. To znaczy, żeby po pierwsze wypychać na zewnątrz wszystkich tych krytyków, którzy jakoś próbowali z wewnątrz obozu władzy tam mówić nie, nie, to źle robicie, w tamtym kierunku źle idziecie. No to by było kilka takich wystąpień, wypchnięć również polityków, prawda? Kazimierz Michał Ujazdowski, na przykład ci wszyscy, którzy nie zgadzali się z linią partii na pewnym etapie. Ta linia się przesuwała, to znaczy na początku ona była bardzo mocno postawiona, potem cofała się, cofała, cofała. Dopiero teraz jakieś takie zaczynają być widoczne właśnie na przykładzie tego kryzysu. Ta krytyka już wewnątrz obozu władzy też jest, sprzyjające władzy media też je formułują, ale to jest trochę za późno. I problem polega na tym, że PiS popadł w taką, ten obóz władzy popadł właśnie w taką pułapkę tego takiej no pychy, takiego przekonania, że ponieważ wygraliśmy, ponieważ mamy świetne sondaże, ponieważ zdołaliśmy zbudować sposób, język mówienia, delegitymizowania totalnego krytyków, mówienie, że oni nie krytykują dlatego, nie krytykują merytorycznie, tylko krytykują dlatego, że utracili wpływy, to były słynne frazy o odrywaniu od koryta i tak dalej. To budowało poczucie takiej słuszności, takiego przekonania o tym, że my się na pewno nie pomylimy. No i taka sytuacja jak teraz jest tego, moim zdaniem, bezpośrednią konsekwencją. Karol Gac. Znaczy, no to trzeba dać SMS napisać, a nie zadzwonić. Nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Teraz jest 50 tysięcy telefonów, dzwoni. Zaskoczyło obóz rządowy. Oczywiście premier Morawiecki musiał się spodziewać pytania na ten temat na konferencji w Menachium. Wybrnął z tego, jak wybrnął. Znaczy, z jednej strony mógł po prostu powiedzieć krótko, że to sformułowanie, ta cała teza redaktora Brygmana nie podpada pod nową ustawę, więc nie będzie ścigana. Mógł też powiedzieć, że to jest pytanie nie na temat i po prostu nie odpowiedzieć. No, powiedział trochę z zacięciem publicystycznym. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, można mówić o pewnej wpadce językowej. Być może gdyby użyto innych słów, byłoby to inaczej, ale ja też nie mam zbyt dużych nadziei. Znaczy, to, co powiedział premier Morawiecki, no jest pewnym faktem, tak. Oczywiście możemy to różnie oceniać i potem możemy przyjąć wobec tego inną postawę, ale od razu takie stanowcze słowa ze strony Izraela, dość mocne, no moim zdaniem są trochę wyjściem przed szereg. Wracając do tezy pana redaktora, ja z pierwszą na pewno się zgodzę. Znaczy, to jest najpoważniejszy kryzys dyplomatyczny, bo pierwsze sprawiało wrażenie, czy to pierwsze kryzysy związane z Unią Europejską, z reformą sądownictwa, czy w innych przypadkach sprawiały wrażenie nieco kontrolowanego. W dodatku mieliśmy sojuszników w postaci krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To było też dotyczyło czego innego. Tutaj jednak mamy do czynienia z dość delikatną materią. W dodatku za Izraelem stoją Stany Zjednoczone, które są naturalnym sojusznikiem Izraela, więc Polska w tym sporze postawiła się przeciwko dość wpływowym graczom, no, mocarstwu globalnemu i w dodatku silnemu, o silnych wpływach państwu, jakim jest Izrael. Więc rzeczywiście rząd ma trudny orzech do zgryzienia. Co do drugiej tezy, no nie wiem, nie jestem przekonany, czy rzeczywiście tak jest. Moim zdaniem tutaj może była jakaś jakość, jaka jest typowa dla tworzenia polskiego prawa. Znaczy, patrząc po tych wypowiedziach i po reakcjach, znaczy, obóz rządowy w ogóle był zaskoczony reakcjami, co moim zdaniem świadczy o tym, że w ogóle to nie było kalkulowane i przygotowane. Teraz Ryszard Terlecki przyznał, że w ogóle nikt nie pomyślał o tym, że ustawa głosowana w Sejmie jest w przededniu tak ważnego dnia, więc mam wrażenie, że zawiodły pewne mechanizmy. Potem już oczywiście rząd poszedł w taką retorykę, że tego nie można zmienić. Moim zdaniem słusznie w pewnym sensie, bo to by
była oznaka słabości i pokazywałaby, że rzeczywiście pójdziemy na duże ustępstwa przy każdym kryzysie. No więc trochę mamy sytuację taką zero-jedynkową i zapędzenie się w ślepą uliczkę. Ja szczerze mówiąc nie zazdroszczę teraz politykom rządzącym, ponieważ wydaje się, że nie ma aż tak dobrego rozwiązania w tej chwili. Oczywiście nowelizacja załatwi pewną sprawę, bo ta ustawa, o czym mówią też osoby przychylne władzy, jak na przykład profesor Cęckiewicz czy premier Olszewski, no jest dość nieprecyzyjna, tylko z drugiej strony ja mam wrażenie, że to jest echo, a nie główna przyczyna sporu, ponieważ w tle gdzieś tam jednak musimy pamiętać o ustawie reprywatyzacyjnej, którą dziwnym zbiegiem okoliczności teraz schowano na dalsze prace. O tym też mówiła premier i, przepraszam bardzo, ambasador Izraela, więc wydaje mi się, że oczywiście można było po części uniknąć tego problemu, a nawet jeżeli nie, to można było pewne rzeczy zrobić zręcznie, chociażby przestawiając daty głosowania, aczkolwiek teraz mleko się już rozlało i no i polscy dyplomaci muszą pokazać swoją sztukę. Jeżeli to jest tak, że z tego kryzysu wyniknie to, co wygląda, że wyniknie, czyli właśnie odesłanie do szuflady kwestii reprywatyzacji, to dopiero będzie wielka porażka PiSu. Nie tylko Patryka Jakiego, który na tym temacie wydawało się, że wiedzie do warszawskiego. Nie powinno się sugerować, że Patryk Jaki robi źle. Ten temat reprywatyzacji i to, że PiS się za niego zabrał, był dla wielu krytyków Trzeciej RP przeżył. Był bardzo ważnym tematem. I nawet ci, którzy tego PiSu nie lubią z różnych powodów albo się go boją, przyznawali, że no, są jacy są, ale przynajmniej wzięli się za ten wielki, napęczniały, straszliwy problem, który rażącą niesprawiedliwość rodził przez, i rodzi przez wiele lat. Kredyt. Jeżeli z powodu tego, jak to określił pan marszałek Terlecki, umknęło mi to słowo, tego użył jakiegoś takiego słowa, tej nieumiejętności, nieporozumienia, braku instynktu, jeżeli PiS porzuci ten wielki temat, to będzie mu się to odbijało czkawką w przyszłości. W tym wypadku wydaje się jednak, że Prawo i Sprawiedliwość działa właśnie instynktownie, ponieważ wycofuje się z szybkiej ścieżki w ogóle projektowania i procedowania ustawy, którą chcę poddać bardzo dobrym, dokładnym konsultacjom, bo temat jest skomplikowany i ostatnio też było słychać nawet na antenie Polskiego Radia z ust ważnego ministra, że grozi też stabilności budżetowej Polski, jeśli uruchomi zbyt duże roszczenia. Więc przygotujmy to dobrze, zróbmy bardzo dobre wyliczenia i dopiero wtedy zaprojektujmy i przedstawmy ustawę już na poziomie sejmowym, która będzie bardzo dobrze skonsultowana, żeby budziła jak najmniej wątpliwości. Tylko pamiętajmy, że tego typu argumentacja była podnoszona przez cały okres rządów Platformy Obywatelskiej. To znaczy argument nie był taki, my nie chcemy rozwiązać kwestii reprywatyzacji. Argument był taki, kwestia reprywatyzacji jest bardzo, bardzo skomplikowana. Tylko, że tam też były całe ustawy napisane już w 2008 roku, a ostatecznie nie przyjęte. No właśnie. Ktoś miał zgodę, żeby te ustawy jak na razie mamy bardzo podobną sytuację tutaj. To znaczy też mamy napisaną ustawę, wycofaną. Z przyczyn właśnie tej, znowu tutaj zacytuję marszałka Terleckiego, znowu zapomniałem tego słowa, nie... Instynkt. Braku instynktu. Więc dla tych, którzy podejrzewają, a jest ich bardzo wielu, że PiS nie jest wcale żadną antyplatformą, tylko taką Platformą Obywatelską do sześcianu. O Jezus, jak mnie to denerwuje wszystko w tym Eurobanku, jaki oni głupi. Nie rozwiązali tej sprawy i to już nikogo nie będzie obchodziło, z jakiego powodu to się stało. Po prostu na własne życzenie ten bardzo ważny problem prawdopodobnie na razie nie zostanie rozwiązany. Obym się mylił, bo uważam, że problem reprywatyzacji należy rozwiązać. Do tego wracam do pana słów jeszcze o tym, że Prawo i Sprawiedliwość, teraz ja posłużę się pana pamięcią, rozwierciło sobie mózg. No ale przecież gdyby nie było tego incydentu dyplomatycznego z Izraelem, no to przecież Prawo i Sprawiedliwość naraziło się swoim wyborcom rekonstrukcją rządu i zamianą premiera. I czy pana zdaniem właśnie nie dzieje się zupełnie co się innego, czyli próba skoncentrowania się na polityce międzynarodowej mimo wszystko, a nie na polityce wewnętrznej, bo i zmiana szefa rządu, i zmiana narracji, zapowiedź możliwych ustępstw, jeśli chodzi o politykę europejską, to jest jednak duże narażenie się na swojemu własnemu elektoratowi, ale kosztem przywrócenia do takiej stabilności i dobrych relacji zagranicznych. Nie wiem, no to jest ciekawa interpretacja. Zależy, o co pan pyta, prawda? Czy pyta pan o to, czy
właśnie nie do końca rozumiem tutaj te zero, pytanie. Mówię też panu o takiej pysze, która dominuje, która rozumiem to tak jakby obóz rządzący był zamknięty tylko na siebie. No, ale w pewnym momencie doszło do zmiany i to bardzo jakościowej zmiany, która spowodowała, że bardzo dużo wyborców Prawa i Sprawiedliwości krytykowało swoją partię za takie, a nie inne zmiany, a przecież chodziło o wygaszenie pewnych napięć, co też stoi sprzecznością z, no, z elektoratem, tym takim najbardziej twardym Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest też jednak pójście na ustępstwa i wsłuchiwanie się w też w inne właśnie głosy mówiące, że trzeba się zatrzymać, coś lepiej przedyskutować i ewentualnie pójść na kompromis z tą stroną, z którą się kompromisów do tej pory nie zawierało. O to mi chodzi. O taką autorefleksję, która nastąpiła. No być może ta autorefleksja przyszła niezależnie od wytworzonych praktyk. No, praktyki zbyt często w obozie władzy, mam wrażenie, były takie, że zbijmy wszystkie termometry, wymontujmy wszystkie dzwonki alarmowe, bo nie musimy się liczyć z krytykami, ponieważ krytyków może bardzo łatwo zdelegitymizować jako obrońców ancien reżimu i wszystkich możliwych ciemnych sił wokół. Więc to było, to przeszkadzało. To też odpychało od PiS-u wielu ludzi takich, powiedzmy, nie do końca zachwyconych, czy tam bardzo niezadowolonych z tego, co było wcześniej i mających duże nadzieje co do tego, jakie będą reformy III RP po przejęciu władzy. Więc oni zostali przez tę taką wsobność PiS-u bardzo mocno odepchnięci. Mówię też o opinii publicznej i tak dalej. To, co pan mówi o rekonstrukcji rządu, prawda, wałkowaliśmy to przez dwa miesiące, prawda, różne interpretacje, co tak naprawdę tutaj zadziałało, jakby co chciał. No to mamy plany podróży zagranicznych szefa rządu, ministra spraw zagranicznych, budowanie nowych relacji z Brukselą, z szefostwem Komisji Europejskiej, z Niemcami choćby niedawno. Karol Gac, co pan o tym właśnie sądzi? Czy moim zdaniem bez wątpienia sens, czy logika rekonstrukcji była taka, żeby wygasić pewne napięcia, żeby zmienić styl, które tak bardzo wiele osób krytykowało, bo przecież proszę zauważyć, że minister Czaputowicz, chociaż prezes Kaczyński przyznał, że kto inny miał być szefem MSZ-u, ja obstawiam ministra Szczerskiego z Kancelarii Prezydenta, no ale minister Czaputowicz jest, można powiedzieć, nie jest typowym przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości, jest to naukowiec, więc sięgnięto jednak spoza obozu. Ten styl, ta zmiana stylu została dostrzeżona w Brukseli, bo od razu mieliśmy do czynienia ze zmianą narracji, również z Brukseli, bo to, że z Warszawy, to jest inna sprawa, ale ta seria spotkań premiera Morawieckiego, te zabiegi ministra Czaputowicza, żeby nawet gdzieś tam na lotnisku spotkać się przez chwilę z Fransem Timmermansem, no, przyniosły jakiś rezultat, przynajmniej na chwilę, bo jak będzie później, to oczywiście zobaczymy, ale rzeczywiście dużo sympatyków PiS-u bardzo krytykowało, zresztą moim zdaniem słusznie, styl samej rekonstrukcji, w jaką ją przeprowadzono, to grillowanie wielotygodniowe czy wręcz miesięczne premier Beaty Szydło, poszczególnych ministrów, wreszcie głosowanie rano za rządem Beaty Szydło, a potem odwołanie gdzieś w siedzibie partii, to, że rzeczniczka o tym mówi dziennikarzom, no to wszystko nie musiało się podobać sympatykom, wiele głosów było widać niezadowolenia, ale efektem było to bardzo radykalne przyspieszenie, jeśli chodzi o próbę załagodzenia sytuacji międzynarodowej. To prawda, ale właśnie chciałem dokończyć, że ale jednak ci wyborcy PiS-u, czy ci sympatycy zaufali prezesowi, jego tej intuicji, czy rozgrywce i proszę zauważyć, że pierwsze sondaże po zmianie premiera, po rekonstrukcji były bardzo wysokie, wręcz rekordowe dla Prawa i Sprawiedliwości, to było około 49%, a więc to jednak zadziałało. Moim zdaniem to zresztą miało na celu, żeby uspokoić sytuację międzynarodową. No o dziwo teraz premier Morawiecki musi się mierzyć z takim kryzysem dyplomatycznym, poważnym bez dwóch zdań. Co zaś do samej ustawy reprywatyzacyjnej, to rzeczywiście zadziałał instynkt. Instynkt taki, który mówi o tym, że wycofujemy ustawy, żeby nie było jeszcze większych tutaj kryzysu dyplomatycznego. Mam na myśli roszczenia żydowskiej ustawy w Kongresie 447 Stanów Zjednoczonych. Tu na stole było bardzo wiele. Czy ona wróci? Mam nadzieję, że tak, bo uważam, że wszyscy widzimy, do czego doprowadziła dzika reprywatyzacja i to ten problem trzeba rozwiązać, bo tutaj żerowały naprawdę nieciekawe środowiska na tym i to było efektem tego były naprawdę dotkliwe krzywdy ludzkie, o czym się przekonujemy. Więc mam nadzieję, że PiS przeprowadzi w końcu tą ustawę. Ona oczywiście będzie kosztowna, bo to politycy PiS-u musieli wiedzieć, ale jednak pewne zobowiązania zaciągnęli. Ja mam nadzieję, że tutaj na szali nie zostanie złożona ta ustawa, że prędzej czy później, czy w tej kadencji, czy ewentualnie w
następne, jeśli wygra ponownie Prawo i Sprawiedliwość, ona zostanie podjęta i przeprowadzona. Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, mówi, że zabiera się za poprawianie tej ustawy, co proponujemy Komitet Stał Rady Ministrów. Cóż ma powiedzieć? Mówi, że jest rozgoryczony tą postawą, bo on mówi, że miał zapewnienia wcześniej, ale musi to, cóż, życie weryfikuje, tak, poszczególne plany, a chodzi o to, jak też panowie mówią, żeby nie było tego typu niespodziewanych sytuacji nieprzewidzianych i tego typu reakcji, bo wszystko musi być idealnie. Jeżeli chcesz i ci blokuje durny bank euro, ja nie chcę skorzystać. Jeżeli chcesz zmienić, ja nie chcę zmienić. Musimy niestety kończyć. Rafał Wosie, Karol Gac, ale wracamy za chwilę, bo minęła 17.30. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Chłopiec, który zmarł w szpitalu w Przemyślu, wykrwawił się z powodu ran kłutych klatki piersiowej. O wynikach sekcji zwłok mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pękowska. Wyniki sekcji pozwoliły na ustalenie, że 2-letni Wiktor doznał obrażeń ciała w postaci pchnięć nożem, dokładnie 8, w klatkę piersiową, a przyczyną zgonu był masywny krwotok wewnętrzny, skutkujący wstrząsem. O zabicie chłopca jest podejrzewana jego matka, Brazylijka Andrea Cristina P. Kobieta jest przesłuchiwana. Dziś prawdopodobnie prokuratura wystąpi z wnioskiem o jej aresztowanie. Podczas sekcji zostały pobrane próbki do kolejnych badań, dodaje Marta Pękowska. Do badań toksykologicznych, genetycznych, w związku z koniecznością porównywania śladów krwi ujawnionych w różnych miejscach, do dalszych ekspertyz będą wysłane do instytutów specjalistycznych. Kobieta i dziecko trafili do przemyskiego szpitala. Ale w sobotę wieczorem chłopca nie udało się uratować. Stan kobiety jest stabilny. Ma rany cięte i kłute, które sama sobie zadała. Płot na wschodniej granicy, który ma chronić przed ASF, będzie kosztował około 150 milionów złotych, mówi minister rolnictwa. Krzysztof Jurgiel dodaje, że to element walki z afrykańskim pomorem świń, występującym na Ukrainie i Białorusi. To jest sprawa bezpieczeństwa kraju. W ramach tego bezpieczeństwa tworzymy zaporę, która ma uniemożliwić napływ dzików do Polski. Przyjęliśmy rozwiązania, które eliminują zjawisko ASF-u, ale jeśli to już wyeliminujemy, to nie może być zagrożenie ze strony Ukrainy i Białorusi poprzez napływ dzików, bo to zagrożenie, które trzeba wyeliminować. Minister mówi, że prace nad ustawą w tej sprawie są finalizowane. Projekt jest w uzgodnieniach międzyresortowych i do końca marca powinien trafić do Sejmu. Sosnowiec ma rando imienia Władysława Bartoszewskiego. Dziś imię dali przedstawiciele władz miasta i mieszkańcy. To właśnie sosnowiczanie chcieli, aby rondo miało takiego patrona. Myślę, że dzisiaj Władysław Bartoszewski byłby bardzo szczęśliwy, że jesteśmy tutaj wśród ludzi, którzy nie są obojętni, którym się chciało podjąć inicjatywę nazwania ronda jego imieniem. Janusz Kubicki, radny Rady Miasta. Profesor Władysław Bartoszewski jest postacią wspaniałą, barwną, ale także kontrowersyjną. Zresztą myślę, niech tak będzie. Mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza pani profesor. Bardzo dobry to był człowiek, bardzo zrównoważony. Coś okropnego, wiesz? Euro wam dziadostwo, ja im nie płacę raz. Bojowo nastawiony i uważam, że to jest mnie bardzo to tak zdenerwowało, pomysł. Że po prostu Władysław, wiesz, Bartoszewski był żołnierzem Armii Krajowej i więźniem Auschwitz. Uczestniczył też w Powstaniu Warszawskim. Był kawalerem Orderu Orła Białego, uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zmarł w 2015 roku. Na warszawskim lotnisku Chopina zostały otwarte 3 place zabaw. Powstały przy wsparciu Polskich Linii Lotniczych LOT i spółki PGE. Wszystkie są w strefie zastrzeżonej lotniska, czyli już po odprawach pasażerskich, mówi rzecznik lotniska. Ten dziad mi nie przyniesie tego jedzenia, ani tego zeszytu, bo tam jest zeszyt. Z dziećmi, bywają chwile, kurwa, ten Marecek, co za dziad? Już naprawdę, to on tylko przeszkadza, jakiś kurwa debil. I będzie do rana niósł, wiesz, tak jak wodę do szpitala. To kurwa pomoc. Dzieci też bardzo chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, takim jakie są nasze place zabaw. Na jednym z placów główną atrakcją jest model samolotu Boeing 787 Dreamliner w barwach PLL LOT, dodaje Hubert Wojciechowski. Żeby lotnictwo, lotnisko dzieciom nie kojarzyło się z jakąś traumą, oczekiwaniem, z niecierpliwieniem, tylko z dobrą zabawą i żeby budziło taką pozytywną ekscytację. Z drugiej strony z dziećmi zwykle podróżują dorośli pasażerowie i myślę, że takie place zabaw dla naszych dorosłych pasażerów to też jest w jakimś sensie ułatwienie w podróżowaniu. Port lotniczy imienia Fryderyka Chopina to największe lotnisko w kraju. W zeszłym roku obsłużyło ponad 15,5 miliona pasażerów. Nie ma
Niemal 60% Brytyjek i 70% Brytyjczyków nie mają świadomości, ile spożywają kalorii, a to, jak twierdzą dietetycy, przekłada się na otyłość i nadwagę. Takie dane przynoszą najnowsze badania. Ryba z frytkami to około 1400 kalorii. Latte ponad 100. Okazuje się, że Brytyjczycy nie potrafią dobrze oszacować wartości energetycznej tego, co jedzą. Przeciętny mężczyzna uważa, że dziennie pochłania o 1000 mniej kalorii niż w rzeczywistości. Kobiety mylą się o 800 kalorii. Co więcej, gdyby szacunki Brytyjczyków były słuszne, oznaczałoby to, że 80% populacji spożywa mniej niż wynosi zalecana przez lekarzy dzienna liczba kalorii. A skąd ten rozdźwięk? Autorzy opracowania uważają, że Brytyjczycy oszukują samych siebie, żeby poprawić sobie samopoczucie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Nie mogę, więc denerwuję się, no naprawdę. Co za dziadkę na rozkosz. Kurwa, idzie, wszystko. Idzie. No wiesz. Serwis giełdowy. Nie mam tego zeszytu. Skończę, bo tam jest numer kory. Co za dziadyga. Elżbieta Szczerbak, zapraszam. Notowania na warszawskim parkiecie przebiegały z niewielką przewagą niedźwiedzi. WIG stracił na koniec dnia 0,02%. WIG 40 skupiające średnie spółki 0,28%. Jedynie duże spółki ostatecznie wyszły na plus i na koniec sesji WIG 20 zyskał nieznacznie, bo zaledwie 0,06%. Dzisiejsze notowania przebiegały w dość neutralnych nastrojach, głównie dlatego, że nie pracują giełdy za oceanem. Amerykanie bowiem świętują Dzień Prezydenta, a w związku z tym aktywność inwestorów była mniejsza, komentuje Sebastian Trojanowski z domu maklerskiego TMS Brokers. Warszawski indeks przede wszystkim WIG 20 poruszał się w rytm tego, co działo się na parkietach zachodnich, przede wszystkim na giełdzie niemieckiej. A tam w trakcie dnia takie delikatne stopniowe usuwanie się indeksów i w rytm tego podążył również główny indeks warszawskiej giełdy. Ostatecznie WIG 20 zakończył dzień na plusie. Spośród największych spółek najlepiej radził sobie sektor bankowy. Przede wszystkim PKO BP, PKO SA. Wydaje się, że można to łączyć z wypowiedzią członka Rady Polityki Pieniężnej Eugeniusza Gentnera, który twierdził, że jest zbyt wcześnie, aby wykluczać podwyżki stóp procentowych w tym roku. Jest to oczywiście w sprzeczności z tym, co od wielu miesięcy powtarza prezes Glapiński, ale daje inwestorom nadzieję na to, że być może jednak dane makroekonomiczne będą na tyle mocno wspierać opcję Jastrzębią w Radzie Polityki Pieniężnej, że być może te stopy jednak zostaną w tym roku podniesione, co oczywiście miało bezpośrednie przełożenie na wyniki sektora bankowego w Polsce. PKO zakończyło dzień ostatecznie 1% wzrostem, PKO BP zyskało 1,93%. Nie najlepiej natomiast radziły sobie spółki surowcowe, KGHM stracił 2,27%, PGNiG 1,75% pod kreską. Na minusie znalazły się też JSW, Energa, LPP czy Asseco. Obroty na rynku głównym były stosunkowo niewielkie, przekroczyły 397 milionów złotych. Najwyższe odnotowano na akcjach wspomnianego PKO BP. Najwięcej transakcji natomiast zawarto na walorach paliwowego giganta, czyli PKN Orlen 2296. Na rynku walutowym złoty pozostawał przez większą część dnia stabilny, z lekką tendencją do umocnienia. Obecnie euro kosztuje 4,14 zł, dolar 3,34 zł, kurs franka to 3,59, a funta 4,67. Więcej informacji z rynków finansowych znajdą Państwo na naszej stronie gospodarkapolskieradio.pl. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 22 minuty i będzie 18. Debata dnia. A w debacie dnia przypomnę Karol Gadce z portalu dorzeczy.pl i Rafał Woś z tygodnika Polityka. Witam ponownie. Przed przerwą rozmawialiśmy o ustawie reprywatyzacyjnej. Redaktor Woś chciał dopowiedzieć coś do tego wątku. Ustawy, tym dziadowski był łatwym kredycie, no weź się zarobuj, weź się zarobuj. Jakiego teraz zostało odesłana do poprawki, ponieważ domyślamy się z tego właśnie powodu, że było bardzo dużo pytań ze strony izraelskiej a propos tej właśnie ustawy. Tak, chciałem powiedzieć, że przez lata głównym problemem polskiej prawicy i potem PiSu było to, że ich przeciwnikom bardzo łatwo było przedstawić to ugrupowanie jako taką grupę polityków nieskutecznych, niekompetentnych, takich nieumiejących przeprowadzić zamierzonych działań od początku do końca i jakby zawsze się wywracających w pewnym momencie i takich, którym pozostawało tylko to poczucie takiego moralnego zwycięstwa. No nie wiem, kwestia upadku rządu Jana Olszewskiego, czy później później jednak niedokończenia kadencji 5-7 i
konieczności przeprowadzenia wcześniejszych wyborów. Mnie to denerwuje. Wydawało się przez te pierwsze dwa lata, że PiS odrobił te lekcje, też ma taką świetną konfigurację polityczną, tę samodzielną większość, która sprawiała, że on rozjeżdżał konkurencję właśnie tym, że pokazywał, tym razem jesteśmy skuteczni. Obiecaliśmy 500+, robimy 500+. Mówiliście nam, że nasz program gospodarczy wywróci gospodarkę. Proszę bardzo, gospodarka rośnie w rekordowym tempie. Tu na tym polu opozycja była bezradna. PiS kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Ten kryzys i właśnie sposób rozegrania, to co się dzieje teraz z ustawą reprywatyzacyjną, to jest jakby powrót tego tego, że ten stereotyp nieskutecznego PiSu znowu wraca do gry. I słusznie wraca, bo to rzeczywiście jest ten mechanizm. To znaczy, że oto PiS robi coś, co naraża ich na to, że można się spodziewać, że to sprawi, że bardzo ważna inicjatywa zostanie zablokowana, prawda? Oni mimo to robią, mimo to uchwalają ustawę o IPN-ie, która staje się pretekstem do utrącenia dużo ważniejszej ustawy reprywatyzacyjnej. Przecież jak ktoś chce robić reformy czy tam zmiany w prawie, które rzeczywiście naruszają różnego rodzaju interesy związane ze status quo, to oczywiście musi wiedzieć, że nastąpi reakcja. To jest żadna opcja polityczna, bo przyglądałem się tej debacie w Sejmie, wymienię zdanie, głosowanie na temat ustawy o IPN-ie. Tak, tak, jest tutaj 2500 głosami. Ale to chyba to nie jest to jeszcze wszystko, bo to wiesz, to mają być dodatki tu na Semigowską, a to chyba 2500 to jest chyba tam na tą że to jest niepraktyczne, że to jest niewymierne, więc poczekamy, jak to zadziała. Jak będzie ścigany na przykład były prezydent USA Barack Obama, ale nikt nie wnioskował, że będzie tak duży problem dyplomatyczny z Izraelem, a ty nie podałeś, kto to podawał. No i teraz, skoro jest taki problem, to są już oficjalne sygnały. Tylko, że kryzys nie działa na niekorzyść opozycji, kryzys działa na niekorzyść PiSu, więc mówienie, że opozycja mogła to wychwycić, no oczywiście mogłaby wychwycić, ale to jest przede wszystkim porażka PiSu. Szczecińska poszła, Szeligowska jeszcze nie. I dlatego Rysiowi nie dali. Z tego względu, że w mojej ocenie zapisy ustawy nie ma. Nie zwiastowały tego, znaczy główny zapis ten kontrowersyjny, który tak, bo on pół godziny temu sprawdzał, on mówi, że nie ma, zaraz do niego zadzwonię, żeby jeszcze raz sprawdził, bo może już jest. Ocena tego nie powinna budzić jakiejś zbyt daleko idącej kontrowersji. No to miał parę godzin, no pan nie był dostać. Obawiano się raczej reakcji Ukrainy ze względu na UPA, ale to raczej podejrzewam zbagatelizowano i raczej stwierdzono, że Ukraińcy, którzy mają problem ze swoją przyszłością, więc tutaj jakby nie zwracano na te głosy, ale rzeczywiście zgadza się, że ten kryzys działa na korzyść rządu i w interesie rządu jest to, żeby go rozwiązać, aczkolwiek co do samej to jest taka kwota. 2530 W obrazie PiSu, o czym pan redaktor mówił, rzeczywiście tak przedstawiano przez bardzo długi czas prowizyjność, tak samo zresztą jak politycznych awanturników i tak dalej, no duży wpływ tu miały media, które miały jednolity front raczej, co teraz jest raczej niemożliwe, przynajmniej przy tym układzie rządzącym. Prawo i Sprawiedliwość w końcu to przełamało, ale mam wrażenie, że tu się zbiegło bardzo wiele czynników i słabość Platformy i te wszystkie afery, które wychodziły, jak również doskonała organizacja Prawa i Sprawiedliwości, ale tutaj musi rząd sobie poradzić z tym kryzysem, nie będzie miał łatwo, ponieważ... Ale mój argument jest właśnie odwrotny, to znaczy, że wpadliśmy z jednej skrajności w skrajność, to znaczy PiS fałszując sobie na przykład to przekonanie, że w mediach publicznych to w zasadzie to one nie muszą być wewnątrz siebie pluralistyczne, ponieważ równie niepluralistyczne media prywatne, no więc dostaliśmy takie dwa getta, prawda? Jedno, które tam, gdzie nie ma pluralizmu w jedną stronę, drugie jest jego lustrzanym odbiciem. To jest trochę ryzykowne porównanie. No nie ryzykowne, no sam prezes Kurski mówił, że w jego telewizji pluralizmu nie ma, ale to dlatego, że nie ma go w całym spektrum. Ja tylko mówię o konsekwencjach tego stanu rzeczy. Znaczy konsekwencją tego stanu rzeczy jest właśnie to, że nie było tych mechanizmów wczesnego ostrzegania, to znaczy krótko mówiąc, PiS i jego sojusznicy medialni kisili się w swoim własnym sosie i po prostu zawiodła, znowu zacytuję marszałka Terleckiego, intuicja. No to jest jakby jedno i to samo nazwanie tego samego wyrażenia. Mam wrażenie, że przy tej ustawie, przy tej nowelizacji, to nawet jeśli pojawiały się głosy krytyki, czy raczej pewnego szyderstwa, to o czym mówił pan redaktor Wąż wcześniej, czyli właśnie na to, że to będzie prawo nieskuteczne, że teraz chcecie karać zagranicznych dziennikarzy i tak dalej, że to w tą stronę szło, niż ktoś zwraca uwagę na poważne reperkusje międzynarodowe tej nowelizacji. Co ale gdyby posłuchali tej szydery, to nie mieliby teraz tego problemu, o to mi chodzi. Gdyby słuchać krytyków, PiS byłby w dużo lepszej sytuacji obecnie. Z jednej strony tak, jeśli przyjąć
przyjąć tę optykę, z drugiej strony niekoniecznie, jeśli przyjmiemy, że to jest tylko pewna konsekwencja, nie tak naprawdę przyczyna sporu. Znaczy w mojej ocenie to jest tylko pretekst do... Są różne wątki, dodam, i wątek amerykański tej ustawy, która jest 447 i kwestie tutaj związane z roszczeniami, ustawa reprywatyzacyjna, no i jeszcze ten wątek polityki wewnętrznej Izraela. Dziś nasi korespondenci, specjalni wysłannicy Polskiego Radia do Izraela właśnie mówili, że na początku tym tematem żyli głównie, żeby głównie ofiary Holokaustu. Teraz żyją tak naprawdę wszyscy, ale bardzo wielu polityków manipuluje też słowem Holokaust na przykład. Zrobił to szczególnie politycy obecnej opozycji, którzy mają za złe obecnemu premierowi na przykład fakty okazywania sympatii i współpracy z siłami politycznymi, które uważane są przez niektóre kraje i przez niektóre media za na przykład antysemickie, ewentualnie no, faszyzujące wręcz opinię publiczną, więc nasi na przykład korespondenci zwracają uwagę na bardzo dobrze w tej chwili opisany wątek polityki wewnętrznej z Izraela. Stąd takie pytanie moje a propos tej debaty, żeby zakończyć ten wątek. Czy Polska nie ponosi też konsekwencji za to, że pomijając już kryzys dotyczący ustawy o IPN-ie, że no, opowiada jakby nie było z pozycji okupowanego kraju, znaczy się II wojny światowej, historię taką, tak, jako, pisze, jaka była. Powinna SMS umieć faktów. Z numerem konta, to by tak nie szukał kont. A to kurwa dziadostwo nie podać numeru konta. Tych kont mają 50. Nie umieją się zachować w danej chwili, nie umieją się zachować w danej sytuacji.